To czekaj, już masz dwójkę? Aha. Ale ty jesteś szybki. Bo ja wcześniej widziałem ją. A już zauważyłeś dwójeczkę? No. Pomóż. No. Musisz prosto nożyczki trzymać. O! Co te nożyczki jakoś szwankują, czy co? Pokaż, mama zobaczy, dobra? Trzymaj domek, żeby nie spadł. O! Ciekawe, co będzie. No, ciekawe, ciekawe. Ja wiem, co to będzie. Co? A skąd wiesz, co? Będzie chyba mamba. Lizak! Poczekaj, żebyś nie rozerwał domku. Lizaki! O, pęka zrobiłeś. Poczekaj, musimy to ogarnąć jakoś. Czekaj. Muszę pęk zrobił. A co to pęk? No, czyli na dwa razy zawiązane, wiesz? O, co to jest tutaj jeszcze? Coś tu masz? To nie jest... Przesytasz? Mhm. O, tu jest napisane, słuchaj. Piszemy list do świętego Mikołaja. Jeśli już to zrobiłeś, naszykuj list na parapet, aby elfiki go zabrały. Czyli dzisiaj, okay. Dzisiaj będziemy szykować list wieczorem. Nie, ja już tym napisałem. No ja wiem, ale naszykujemy dzisiaj na parapet wieczorem. Wiem. I żeby elfiki go zabrały, tak? Mhm. Ekstra. W kolejnym vlogmasie. U nas pięknie, biało. Nie wnikajcie w życiu zębów. No i na tym nie jest piękna. I pada u nas śnieżek, także fajna aura, fajny klimacik. Kalendarz jeden mamy i mały i duży z głowy. Ja później swoje otwieram, także mamy no, mało śniegu, bo mało, ale pada śnieżek, także jest kochani, tak fajnie klimatycznie. Kochani, zobaczcie, umiem zęby, jubileum! Brawo! Ja się naszkowałam, ogarnęłam. Dzisiaj w ogóle jest sobota. Mateusz w trasie jeszcze. Wróci późnym wieczorem, a my z Ignasiem idziemy do, najpierw do sklepu, a później do babci Tereski. Ja w świątecznym klimacie. Świąteczny sweterek, on jest z Rizer. Pokazywałam go już wam w pierwszym vlogu. W przyszłym vlogmasie. Do tego szare dżinsy odziałam. Ignasia, odbieram. Chodź, Ignacy. Kochani, i tak się prezentuje nasza rodzina Rajbo. Chodź, Ignacy. Bo friends. Chodź do mamy. Mamy na kamerze, jest tak ciemno, że pink wydaje być się. Mańcowy. No dobra, chodź do mnie tu. Ubieramy się. Śmieci wynieść i Frankiego wziąć. Trzeba się ubrać, bo normalnie mrozik, śnieg, prawdziwa zimowa pogoda. Ja się bardzo cieszę, chociaż drogi są nie bardzo. No ale mimo wszystko ja jakoś tak lepiej się czuję, jak tak jest fajnie zimowo.
Czy wolę zdecydowanie to, co jest teraz, niż, wiecie, odwilż, błoto, deszcz, pluchę i nie wiadomo co jeszcze. Dobra. Na szaro i idziemy w ranki. Także my zwykamy, a w sumie zabiorę was ze sobą, a co? Pracownik roku. Niedługo będą przyznawać nagrody, bo już koniec roku, także wziął się do roboty. Jak pada śnieg, fajnie. Ciekawe, kamera tu uchwyca w ogóle, jak pada pięknie. Pięknie pada. Kurczę, szkoda, że tak nie będzie cały grudzień. Już w poniedzieli zapowiadają na plusie i odwilż. No, ale ślicznie. Pracownik, proszę bardzo, dalej robi i małymi krokami podążamy do sklepu. Muszę kupić jakieś mięsko na jutro, na niedzielny obiadek i co jeszcze? No jakąś tam wędlinkę dla chłopaków i do babci na jakąś kawusię. No. Co? Ciężka ta praca? Tak. A widzisz? Jak to jest? Ile śniegu opowy? Czy tak jest mało śniegu? Jakby było dużo śniegu? Jak w Zakopanem, pamiętasz? Kaszel dalej. Lekarza brak. Tyle, nie wiem, ludzi chorych teraz, że nie ma jak się dostać. Znaczy nie ma tragedii, bo jakby coś było bardziej, no to wiadomo, można jechać na pogotowie, czy gdzieś tam prywatnie. A gdzie w ogóle idziemy? Ogólnie... Do Grzesia. Dzień dobry. Jestem, panie, nie chcę to do mnie. No, tak że można było gdzieś jechać, wiadomo, no ale tak to jest z naszą służbą zdrowia, że na NZ ciężko się dostać. Więc jakoś ratujemy się sami. No zobaczymy. Jest, no. Odśnieżasz babci drogę? Co? Od babci drogę do pracy odśnieżasz? Mhm. Super. Samochód. To jest taka odśnieżarka mała. Zobacz, samochód z taką łychą, szeroką. Mm-hmm. On tak jest i pomyśl, kiedy mógł zarnąć śnieg. No zgadza się. Thank you.
jest. Ignacy, co teraz malujesz? Byczka. Byczka, no dobra. Byczka, ale jego brzuch, jego łapy, rogi i pasy. Super. Nie nagrywa się. To powiedz cześć. Dzień dobry. No, zaprezentuj się elegancko. Przyszedł czas na czekoladkę z kalendarza. Jedynka, dwunastka, ósemka jest. Dwójeczka. Sanie z workiem. Proszę. Teraz otworzę sobie herbatkę, ale zrobię później. Nie no, brzydko się otwiera. Nie wiem, może też tak ma się. O! Truskawkowa, ale ja lubię, jak coś ładnie wygląda. Jest, nie. Jest estetycznie, więc trochę mnie to denerwuje, że to się tak brzydko robi, no ale nic. Dobra. Dzisiaj truskawka wczoraj była taka zwykła, czarna, tradycyjna. No, taka średnia była, no nie powiem, że jakaś super, ale mocna, intensywna. Nie miałam cytryny, bo jak miała cytrynę, to na pewno była lepsza. Ale dzisiaj truskawkowa na pewno będzie znacznie lepsza. O tak, no i ja sobie później zrobię herbatkę. I w ogóle ja, numer roku, matka roku, ja słuchajcie, nie wiem w ogóle, jak ja to zrobiłam, ale ja dopiero się zorientowałam wczoraj, jak zamawiałam prezenty dzieciakom właśnie na 6, że 6 jest już w środę. Bo wszędzie gdzieś tam, gdzie patrzyłam, chciałam zamówić, o Boże, dostawa we wtorek. I ja tak mówię, Boże, co, że we wtorek? Patrzę, że w środę już jest Mikołaj. Także brawo ja. No i zamówiłam chłopakom na razie po jednej rzeczy, ale jeszcze chyba coś im domówię. Tylko muszę sprawdzić dokładnie coś w liście do Mikołaja, bo nie jestem pewna, jaka to miała być dokładnie rzecz. No i jeszcze właśnie coś im zamówię. No i w środę będziemy, jutro chyba jest u Ignasia zadanie, żeby choinkę ubierać. Już sekundę, żeby choinkę ubierać, więc już będzie choineczka stała i w środę pod choineczką prezenty. Słuchajcie, Ignasz w ogóle śpi, jest no, prawie 21. Czekam na Mateusza, będzie późno dosyć, bo 22, trzecia, może nawet jest masakra. Podobno mówił, że autostrada biała, że tyle śniegu, pada śnieg, w ogóle dramat na drodze, więc tak troszeczkę w stresie czekam. No i robię sobie właśnie herbatkę, upiekę sobie naleśniki i to będzie moja kolacja i siadam do przerabiania najpierw filmu i później może do jakiegoś filmu na Netflixie czy na Amazon Prime. Zobaczę, co tam znajdę ciekawego. Także dzięki za uwagę. Dzisiejszy mój kubeczek, proszę. Taki, przytrzymajcie się i do następnego. Pa.